Więc wszystko wskazuje na to, że są nowe dowody w sprawie pożarcia sałaty. No tu wcześniej myślałem, że te dołki takie, tu gdzie mój palec jest, teraz się, o dobra, że te dołki takie, takie tu, tu na przykład, to tak trochę takich dołków jest, no tu, tu to ewidentnie rozkopane, ślad po czyimś kopycie, także jednak te pośrednie dowody wskazują na to, że tu jakieś zwierzę było pożerać tę sałatę. O, dzisiaj do tego mnie całkowicie przekonały ślady tutaj przy rzodkiewce. No i naprawdę dużo rzodkiewek powyjmowanych z ziemi. No to ślimaki na pewno by tego nie zrobiły. Nie dałyby rady, to nie ich styl, bez sensu zupełnie, nie no. Jakieś większe zwierzę. Jakieś większe zwierzę tutaj. O, przy kukurydzy są ślady takie głębsze, bardzo lepiej widoczne. No cóż, ale zwierzę jedno to można przytuptać, jakoś przegonić, no można nawet przeboleć stratę chwilową, a jakoś tam je odstraszać, a taką chmarę ślimaków pełzających, w ogóle to jest nie do opanowania, niezrozumiałe dla człowieka, tak, ich świat, ich społeczność. No i to w pewien sposób napawa optymizmem, że może jednak ślimaki nie pożerają aż tak bardzo wszystkiego do gołej ziemi natychmiast od razu z taką szybkością. No, jest sporo sadzonek jeszcze do rozsadzenia. Kto wie. W każdym razie podlewam dalej w sadzonkarni, rosną sobie. Pory są duże do wysadzenia, salerów sporo. Obszary grządek do wysadzania też duże. Tu na tej dodatkowej bocznej grządce trochę dyń wyrosło. No niechby nawet połowa z tych dyń przetrwała, to z nich później potężne rośliny się robią, potężne, gigantyczne, więc to wystarczy. Buraków nie pożarło, no a reszta grządek tutaj na środku zero zasiewów. O proszę, rozkopane tak kompletnie, ktoś tu skoczył, nie wiem, lądował twardo, miękko. Dobra. Bób wygląda całkiem przyzwoicie tutaj na tej ostatniej grządce. No i co? I przez ostatnie dwa dni było deszczowo, ja byłem kompletnie wypruty z energii po rąbaniu drewna, jeszcze wieczorem chodzić się tak schylać między tymi grządkami, no już zrezygnowałem zupełnie, jednak bób przetrwał te ostatnie dwa dni. No a te sarny, czy kto to tam jest, bobu widać nie pożerają. Zajrzałem tak do sadzonkarni i mnożarni. O, i świetnie mnie podbudowało, tak poenergetyzowało, pomotywowało, żeby jednak w tym roku pozajmować się tymi warzywami bardziej, bo już to, co tam się działo ze ślimakami wokół sałaty i że tę fasolkę szparagową dwa razy zasianą wyżarły całkowicie, marchew, pietruszkę, no to kompletnie człowieka dopada rezygnacja. A tutaj w sadzonkarni fajnie kiełkują, no i widać wolę życia tych roślin, siłę, energię. Z tej strony najpierw tam jest, co tam jest,
jarmuż, to widać taki już kapustny kształt liści, takie ząbki jarmużowate ma. Dalej tutaj za jarmużem rukola, no to coś zielonego widać. Na pewno ona jest, bo ona w ogóle jako pierwsza wyszła tutaj w tej serii. Pomidory świetnie wykiełkowały, ruszyły. No, na razie mają liście nie tylko, ale wyglądają bardzo fajnie. Reszta selerów sadzonek, które zostawiłem, takich mniejszych awaryjnie i na jakieś późniejsze dosadzenia, bardzo dobrze no, urosła w siłę. I teraz mam pomysł na taką strategię, żeby z tych w tych pojemniczkach tutaj są, o, tu widać może, są opaski po prostu z ziemią, takie doniczki opaskowe i razem to wszystko jako jedna powierzchnia z ziemią jest, ale to później to tak chodzi o to, żeby wygodnie wyciągnąć całą doniczkę. No to mam pomysł taki, żeby zostawiać te rośliny tyle, ile ich jest tutaj, po 3, po 5, po 7 w każdej doniczce, nie przerywać do jednej. Jedna rzecz to, że to zwiększa szanse przetrwania od ślimaków. Na przykład no jest 5 roślin, no to zeżrą 4, może jedna przetrwa. Poza tym fakt, że one sobie tutaj od urodzenia, w cudzysłowie, z nasiona rosły razem, to może są jakoś zakolegowane, tam mają korzenie zaplatane razem. Podobnie selery. Już teraz mam zamiar takie kępki powyciągać, po 3, po 5, tak jak one sobie rosną. I już nie rozsadzać ich pojedynczo, tylko w takich kępkach. Też na tej samej zasadzie ochrony przed ślimakami, żeby mocniejsze rośliny były. Pory jedynie. No, bardzo duże sadzonki już są porów teraz. Pory jedynie będę, mam zamiar tak pojedynczo wysadzać. Pory zresztą w miarę przed ślimakami dawało się uchronić. No i tutaj z tego spisu mojego z notatek, to tam z tymi dużymi liścieniami ogórki pokiełkowały. Tutaj mam rząd. Co to jest? Pokazuje mi lubczyk, ale to, czy to jest lubczyk? Takie liście są? Jakby nie. Może lubczyk, może tu jest co innego w tym pierwszym rzędzie, a ja zapomniałem. A lubczyk dopiero tu i jeszcze go nie widać. Dalej z notatek mam tak. Kapusta pekińska, no to to może wyglądać na kapustę pekińską, ale jest takie jakby czerwone, więc to może kapusta czerwona. Już się gubię. W każdym razie ze spisu było, że kapusta pekińska, czerwona i biała. No to trzy rzędy i kalarepa. To wygląda na kalarepa. To może być kalarepa. Tutaj od tyłu licząc kapusta biała, kapusta czerwona. Pekińska by nie wyrosła, a to wychodzi na to, że to może jest lubczyk, no. Nie pamiętam kompletnie, jak wyglądają młode liście lubczyku, ale kto wie, kto wie. No i ten koperek w rzędach, proszę bardzo. Tu jest ziemia wolna od ślimaków, mam nadzieję. Na razie jakiegoś jednego, dwa tylko na początku wiosny wyrzuciłem stąd. No i na razie koperek normalnie, tak jak dawniej zawsze bywało bez ślimaków, normalnie kiełkuje i rośnie. No to też jak on tam podrośnie trochę jeszcze, to mam zamiar
takie rządki całe po kilkanaście centymetrów wyjmować z ziemią i przenosić na zewnątrz. No to taka to motywacja do życia i działania od tych roślin. Pszczoły świetnie latają od czasu, kiedy tutaj skolonizowały ten ul. Kiedy to było? Z 70 dni temu, jakoś tak mi się pamięta. Także obserwuję je, słucham tam w pokoju przez rurkę. Bardzo to wygląda stabilnie. Tak, że rodzina prawdopodobnie będzie chciała tutaj dalej być. A chcę z bliska popatrzeć później na zbliżeniu, czy one noszą pyłek. Jak to wygląda? Wczoraj na przykład niesamowite, mimo że deszcz się jeszcze nie skończył, już wylatywały na łąkę. Deszcz zaczął kropić, ostatnie pszczoły przylatywały w dużej ilości. To jest fajnie popatrzeć, jak ktoś tak aktywnie działa, pracuje, bo to mobilizuje człowieka do jakiegokolwiek działania.